Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyznam się, że jestem pierwszy raz na rekolekcjach, że publiczność jest tak gorliwa, że mało kazania, a jeszcze zostaje Pan Przyświętny, żeby słuchać jeszcze dodatkowych nauk. Tak myślałem, w jakim kluczu byśmy te 3 dni próbowali sobie ułożyć. Więc może od razu powiem scenariusz, żeby zachęcić, ewentualnie zniechęcić, w zależności od tego, jak kto się będzie czuł. Więc myślę, że wiadomo, no na mszach świętych będziemy po prostu czytać Ewangelię po kolei, które są bardzo bogate w treści i jakoś każdy z nas, myślę, tam się w tym tekście odnajdzie. To jest też taka wielka mądrość, którą nas uczy Kościół, żeby Pismo Święte czytać jako historię o nas samych. Że czytamy Józef, Maryja, prawda, tam Dawid czy tam Abraham, ale tak naprawdę to jest historia naszej duszy, naszego życia z Panem Bogiem. Każdy z nas się odnajdzie w Piśmie Świętym. Natomiast na tych jakby spotkaniach, które byłyby po mszy, myślę, że byśmy zajęli się takimi 3 tajemnicami. W tym sensie zatoczymy trochę takie koło, gdzie jakby takim hasłem będzie ciągle ta apokalipsa, czyli z jednej strony koniec świata, ale też odkrycie tego, jaki ten świat jest naprawdę. Z jednej strony, a z drugiej strony też podjęcie tego wątku, jednego z najstarszych wątków, jaki teologia określa, czy jakby widzi w celu, jakim Pan Bóg sobie wymyślił Boże Narodzenie, no to, że chodzi o przebóstwienie człowieka. Od drugiego wieku ojcowie mówią, że zresztą różne tłumaczenia są, no ale przyjmiemy takie, że mówi, że Bóg stał się człowiekiem po to, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. Więc w tym kluczu byśmy szli i jakby pierwszym przystankiem przed dzisiaj to byłaby tajemnica niepokalanego poczęcia. Jutro byśmy pomyśleli sobie chwilę o wcieleniu w ogóle, no a w środę na zakończenie właśnie byłby temat przebóstwienia, czyli byśmy jakby wrócili znowu do człowieka. Trzeba zacząć od tematu niepokalanego poczęcia. Tutaj jakby można ten wątek ciągnąć, jakby brać z różnych stron, ale też trochę, żeby odmienić nasze myślenie może na temat no, głównej bohaterki Adwentu, jaką jest Maryja Dziewica i takiego naszego nawyku o niej myślenia. I myślę, że właśnie zacząć warto od tego dogmatu niepokalanego poczęcia, tej tajemnicy, prawda? Ponieważ w potocznym naszym rozumieniu my mówimy bardzo często, że niepokalane poczęcie to jest przywilej. To się mówi, nie? To jest przywilej. Natomiast jak po polsku ktoś powie przywilej, to jest tak, abyśmy komuś taki order przypieli, nie? I on sobie potem z tym orderem chodzi po rynku. Więc Matka Boska dostała taki order niepokalanego poczęcia. Bo była, nie wiem, dlaczego. Dlaczego ona, a ja nie? I używając, posługując się tym pojęciem, mówiąc też o przywileju wniebowzięcia, dziewictwa i tak dalej, z Matki Bożej robimy takiego nadczłowieka i nie za bardzo wiadomo teraz, co z tą Matką Bożą robić. Nie? W ogóle po co ona jest? I potem pojawiają się te wszystkie problemy, no, że Matka Boża, no ale mi Pan Jezus tylko wystarczy, to po co mi ta Matka Boża? Prawda? Bo Pan Jezus jest tylko jedynym Zbawicielem, a tu robimy z niej taką boginię. No jakby koło się zamyka i człowiek tak nie za bardzo wie, jak się w tym wszystkim obrócić. Tymczasem o wiele lepiej nie mówić właśnie do przywileju niepokalanego poczęcia, tylko lepiej mówić coś, co łacina zna takie słowo. Po polsku nie za bardzo wiadomo, jak to przetłumaczyć, ale za chwilę spróbujemy. Es munus. I munus to jest z jednej strony dar, który otrzymuje, ale to jest pewien dar, z którym wiążą się konkretne, wynikające z tego obowiązki. To jest coś dobrego, takiego niezwykłego, ale coś, co otrzymuje w konkretnym celu i nie za darmo. Na przykład można powiedzieć, że jeżeli dwoje ludzi, chłopak i dziewczyna, mają się ku sobie i chłopak chodzi za tą dziewczyną i mówi w końcu do niej, nie, wyjdź za mnie. Jak usłyszy tak, wiadomo, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i w ogóle, ale otrzymuje od tej kobiety munus.
bycia jej narzeczonym, potem mężem. Oczywiście jest to wielki zaszczyt zostać mężem tej oto kobiety i żoną tego oto mężczyzny, ale to niesie ze sobą określone konsekwencje. Pewne zadanie do wykonania. To jest pewien charyzmat, który otrzymuje. I Matka Boża, jak otrzymuje, jakby nie można się tego wyrzec, nie? Normalnie w katolickiej nauce nie można się wyrzec bycia mężem i żoną. Jak już się przysięgło, ważnie oczywiście, to już do śmierci. Tak samo jak nie można się wyrzec bycia ojcem jakiegoś dziecka czy matką. To zostaje na całe życie, na dobre i na złe. Kapłaństwo tak samo, wszystkie inne rzeczy. I niepokalane poczęcie to jest właśnie taki charyzmat, taki munus, który otrzymała Matka Boża. Żaden order. Można nawet powiedzieć jeszcze bardziej brutalnie, że Pan Bóg daje każdemu człowiekowi to, co mu jest potrzebne. I to, że Matka Boża otrzymała przywilej, czy właśnie munus niepokalanego poczęcia, znaczy, że właśnie to jej było potrzebne. Na mnie. Szokujące, nie? Matce Bożej niepokalane poczęcie było potrzebne. Na mnie jest. Bo jakby było, to Pan Bóg nam to dał. Dałby nam to. Ale nie dał, czyli my tego nie potrzebujemy. A Matka Boża z jakichś względów tego właśnie, tej pomocy ze strony Pana Boga potrzebowała. I teraz tak. Jak patrzymy na Maryję w tym jej charyzmacie niepokalanego poczęcia, możemy patrzeć od strony takiej indywidualnej, czyli właśnie po co Matka Boża otrzymała, bo było jej potrzebne dla jej osobistego zbawienia, uświęcenia. Gdyby go nie miała, pewnie byłoby jej trudno, o ile w ogóle byłoby to możliwe. I można patrzeć od strony globalnej, czyli co to znaczy dla nas tak naprawdę. Mówiliśmy wczoraj o tym, że rachunek sumienia, który sobie robimy, nie jest litanią do wszystkich naszych grzechów, tylko ma nam pomóc odkryć, kim naprawdę jesteśmy. Dzisiaj trochę patrzyliśmy, jak to świętemu Józefowi wyszło. Nie? Nagle młody, no w naszych kategoriach młody chłopak z jakiejś zapadłej dziury, bo Nazaret był czymś takim, zresztą do dzisiaj jest, odkrył w sobie jakby możliwości, jakie stały przed królem Dawidem. I jeszcze więcej, że stanął oko w oko z Panem Bogiem w pewnym sensie. Chociaż no, przez barierę, ale jednak mimo wszystko. Odkrył swoją prawdziwą naturę, zmagając się jakby ze swoim sumieniem. I tajemnica niepokalanego poczęcia, mówimy, przypominamy o tym, że mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Matka Boża, mocą Bożego jakby przewidzenia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. I teraz tak. Jak człowiek zaczyna zmagać się z jakimś grzechem, nie mówię o takich grzechach powszednich, tylko człowiek wchodzi w pewien nauk czasami. Obserwuje kogoś, kto żyje w takim stanie głębokiego uzależnienia. A do końca życia nie zapomnę, jak kiedyś taki człowiek, często dzielę się tym, bo jakoś to za mną chodzi, mimo że upłynęło już chyba 6 czy 7 lat od tej rozmowy. Pewien człowiek zapytany, bo to nie była spowiedź, więc mogę powiedzieć, była rozmowa, mówi do mnie właśnie o pewnym grzechu, który popełnia regularnie i właśnie tak płacze, że jakby to ciągle wraca do tego, nie? Wie, że krzywdzi ludzi, siebie krzywdzi, ale jakoś no nie może, jakoś nie może przestać. Ja go pytam, no jakby Pan tak powiedział, że czemu Pan to robi, nie? On mówi, jak tego nie będę robił, to umrę. I on mówi w pewnym sensie rację. On to robił, bo dla niego to było tak, jak człowiek się topi, nie? I za wszelką cenę próbuje uchwycić ostatni ten jakby haust powietrza. Nie? Brzytwy się chwyta. I on jakby brnął w zło, coraz bardziej w bagno, bo bał się umrzeć. Tylko jakby jego wizja, jego samego była taka, że u początku czy u fundamentu jego życia leży grzech. Jak człowiek zaniedba życie łaski,
spowiedź, życie sakramentalne, modlitwę, aby zapomniał o Panu Bogu, to może mu się wydać na jakimś etapie, aby że grzech jest dla niego naturalnym środowiskiem bytu, takim jak woda dla ryby. I niepokalane poczęcie mówi nam, że nie. To jest piękny tekst świętego Pawła w liście do Efezjan. Paweł mówi, że Bóg nas wybrał przed założeniem świata, żebyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. I za każdym razem, jak ogarnia nas zwątpienie, to właśnie ten znak niepokalanego poczęcia dany nam jest po to, żeby człowiek sobie przypomniał, że zanim stał się grzech, ten człowiek istniał jakby w pragnieniu Boga, w Jego zamiarze, każdy z nas. I był bez grzechu i niepokalany. I w pewnym sensie Matka Boża nie jest nam pokazana właśnie jako taka ikona do podziwiania, że tej się udało, a ja to niestety biedny robaczek, tylko jest pokazana nam jako meta. Kiedyś Bóg cię tak oczyści. Idziemy do konfesjonału, dokonujemy sądu sami nad sobą. Nie? Czyli tak próbujemy rozdzielić dobro od zła. Różnie nam to idzie. Próbujemy się uwolnić. Różnie nam to wychodzi. Bardzo często wracamy na stare kolejne. A tajemnica niepokalanego poczęcia mówi nam, że Bóg kiedyś tak cię właśnie oczyści. Tak cię Bóg uwolni. Takie jest Jego pragnienie, żebyś taki był. I to z jednej strony jest zadanie, właśnie praca rachunku sumienia, żeby człowiek się dokopał do tego, jak jest naprawdę. A z drugiej strony obietnica Boga. Taki będziesz, ja ci to obiecuję. Chciałem teraz przeczytać pewien tekst, ponieważ jesteśmy u Dominikanów, mówi Benedyktyn, dlatego przeczytamy tekst pewnego trapisty, którego cytuje jeden jezuita. Właśnie się zamknęło koło fortuny. W ogóle wam polecam. Nie wiem, czy to tak można. Można polecać, tak? Dobrze, ojciec pozwala. Polecę wam książki ojca Jacka Boleskiego, już świętej pamięci niestety. To był święty człowiek. On miał rekolekcję w Tyńcu. Ojcze Jacku, wybacz mi, że to powiem, ale jak wyszedł u nas i zaczął mówić rekolekcję, którego przygotował, tośmy zasypiali po trzecim zdaniu, bo on czytał po prostu. Ale mamy takiego brata, który ma charyzmat upominania. To nie jest żart. On po prostu potrafi upominać ludzi tak, że się ludzie nie obrażają. Ja się nie obrażam, jak mnie czasem upomni, ale starają się zmienić. On poszedł do ojca Boleskiego i mówi mu, ojcze, to jest wszystko piękne, tylko my nic nie rozumiemy. Ojciec powinien powiedzieć jakiś przykład. No i Boleski na następny raz przyszedł bez kartek i opowiedział, w jaki sposób tajemnica niepokalanego poczęcia stała się centralną w jego życiu. To myśmy tam prawie płakali wszyscy, jak on nam to mówił. I pod wpływem tego spotkania z nim też jakby zacząłem szukać tych książek, które on pisał. Generalnie rzeczywiście pod koniec życia pisał wyłącznie o niepokalanym poczęciu. Zresztą wejdziecie sobie na Allegro nawet, tam za grosze to można kupić, czy w bibliotece. Pożyczyć sobie bardzo takie humanistyczne, głębokie, ciekawe bardzo przemyślenia. Takie rzeczywiście zmaganie się z tą tajemnicą. I w tym tekście znalazłem taki fragment na temat Tomasza Mertona. Właśnie ten trapista, ale myślę, że ci się domyślili. Merton pisze o swoim doświadczeniu, które miał już po kilkunastu latach życia monastycznego. Pisze tak. Kilka dni byłem przypadkiem w pobliskim mieście, co zdarza się u nas bardzo rzadko. I szedłem sam po ożywionej ulicy. Nagle rozpoznałem, że wszyscy ludzie są wyrazem mądrości. I że w nich wszystkich jaśnieje niezwykła piękność, czystość i nieśmiała godność, chociaż do końca nie wiedzą, kim są. A potem to było tak, jak gdybym ujrzał tajemnicze piękno ich serc, te przepastne zakątki, dokąd ani grzech, ani żądza, ani samowiedza nie docierają. Jądro ich rzeczywistego bytu, to, czym te osoby są naprawdę w oczach samego Boga. I potem on to rozwija, i ojciec Jacek, i Merton, że to było takie mistyczne doświadczenie tajemnicy niepokalanego poczęcia, ale nie ograniczonego tylko do Maryi Dziewicy, ale jakby wyrażające prawdę bytu każdego z nas. I to jest ciekawe, że można śledzić dzieje zbawienia, historię świata w tym ujęciu biblijnym, od stworzenia świata, przez upadek pierwszych rodziców, jako taką nieustanną grę. Upadek, nieustający upadek człowieka.
coraz większe takie rozbicie, upodlenie, coraz większy grzech. Ludzie, którzy próbują powstać i bez przerwy nie są w stanie. Pomimo nawołań proroków, z Księgi Sędziów, prawda, królów kolejnych, wygnania, nie? Ciągle człowiek wraca o stare kolejne grzechu. I wtedy, tak to też ojciec Jacek też tak to odczytuje, następuje pewien przełom, dlatego że Bóg podejmuje stworzenie na nowo. Pamiętacie, że według ojców Maryja jest nazywana nową Ewą, tak jak Chrystus nowym Adamem. I dlatego Bóg jakby rozpoczyna stwarzanie świata na nowo. Stwarza nową Ewę. Właśnie zaczyna od Ewy, nie od Adama. Nie? Błąd, bo był przy pracy. Tylko zaczyna od Ewy. I stwarza nową Ewę. Właśnie niepokalanie poczęto. I to jest jakby początek zupełnie nowego rozdziału dziejów świata. I można powiedzieć tak, że ta tajemnica niepokalanego poczęcia, czyli ten cud, jaki się wydarzył, że jedna dziewczyna, mała dziewczyna, młoda dziewczyna, zapomnianej przez wszystkich ludzi na świecie dziury w Galilei, została poczęta bez grzechu pierworodnego. To jest jakby z jednej strony punkt wyjścia, ale z drugiej strony to jest też omega. To jest też ten punkt, do którego zmierza historia Kościoła. I kiedy mówimy o tym, że Maryja jest dla nas matką, jest dla nas wzorem, jest dla nas opiekunką, to właśnie po to ona nam pokazuje, kim jesteś naprawdę. Kim jesteś naprawdę w oczach Boga, czyli kim jesteś naprawdę. To jest fascynujące, kiedy człowiek śledzi to, mówiliśmy o tym trochę wczoraj, że wszystkie swoje najgorsze rzeczy, które robi, to jakby próbował realizować właśnie to niepokarane poczęcie, tylko w jakiś pokręcony, chory sposób. Niepokarane poczęcie ma jednak również pewien minus, jeśli można tak powiedzieć. I postać Matki Bożej też ma pewien minus, jeżeli można tak powiedzieć. I od tego, od Matki Bożej też się powinniśmy uczyć. Zresztą jak od świętego Józefa i tak dalej. Myślę, że zgodzicie się ze mną dzisiaj, że nasze czasy są dotknięte chorobą nieumiejętności podejmowania decyzji. Ciężko nam jest podejmować decyzje. Jak już podejmiemy, to ciężko nam nie wytrwać. Czasami jak przychodzą kandydaci do klasztoru, tu mam trochę większe doświadczenie, nie, to bardzo często jest, ja się jeszcze zastanowię. Nie, mam 37 lat, mam 35 lat, ale ja się jeszcze zastanowię. I człowiek nie jest w stanie jakby przekroczyć Rubikonu. A te postacie, które rozważamy tutaj, łącznie z Matką Bożą, one nam pokazują pewne piękno wyboru, czyli straty. Bo każdy wybór to jest strata. Maryja godzi się na to, żeby była Matką Boga. Godzi się na to, że zostanie dziewicą. Czyli w związku z tym godzi się również na to, że będzie matką tylko jednego dziecka. Nie będzie miała więcej dzieci. Tak jak kobieta. Myślę, że panie tu o wiele lepiej to zrozumieją niż płeć brzydka. Józef, godząc się na to, że bierze do siebie Maryję, musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał własnych dzieci. Nigdy nie zbliży się do Maryi, tak jak mąż zbliża się do żony. Zyskuje coś, ale też coś traci. Czy ta strata go zubaża? Czyni go bardziej ułomnym, bardziej nieszczęśliwym. Para tych dwoje młodych ludzi, oni nam pokazują piękno wyboru właśnie przez taką pogodną akceptację tych swoich charyzmatów, tych swoich munus. Między innymi również tego charyzmatu niepokalanego poczęcia. Przyjęcie tego, co niesie życie, zawsze nie wiąże się ze stratą. Nie można mieć wszystkiego. Fajnie jest odprawiać mszę, spowiadać ludzi, mówić kazania, ale wiąże się to z tym, że nigdy nie będę miał syna. Nigdy nie powiem do nikogo, drogie dziecko. Fajnie mieć żonę, dzieci i tak dalej, ale to się wiąże z tym, że nigdy nie powiem, odpuszczają ci się grzechy twoje.
To uczy nas też tego, żeby cieszyć się z tego, co wnosi druga osoba do mojego życia. Że chociaż ja nie mam udziału w pewnych charyzmatach, to jednak ubogaca mnie Kościół, wspólnota, w której żyję. I mogę cieszyć się z tego, że moi bracia, moje siostry mają to, czego nie posiadam ja. Jesteśmy jakby rzeczywiście jednym ciałem, jedną rodziną. Idziemy razem do Pana Boga. I Matka Boża w tajemnicy swojego niepokalanego poczęcia jakby pokazuje nam również tę tajemnicę jedności, która tkwi w tym zamyśle stwórczym Pana Boga. Pomyślcie zatem o tej tajemnicy, która pokazuje, kim naprawdę jesteśmy, czego dotykamy, jak olbrzymia to jest świętość każdego człowieka, nawet jeśli jest przysypana odpadkami grzechu. To, co Merton pisał, pewien punkt nieskalany, którego nic nie jest w stanie zniszczyć, to podobieństwo do Boga, które jest w każdym z nas. Z drugiej strony, że jakby dokopanie się do tego skarbu oznacza wybór, czyli pewną stratę. Zyskanie czegoś zawsze oznacza pewną stratę. I też to wyrzeczenie, które otwiera człowieka na takie perspektywy, że w głowie mu się kręci, tak jak z Józefem dzisiaj, żeśmy to mieli, z Matką Bożą tak samo. Tajemnica wcielenia przede wszystkim. Jutro byśmy na nią popatrzyli, czyli co robi Pan Bóg, żeby każdy człowiek odkrył to, że jest niepokalany w głębi swego serca, czyli pomyślany przed Boga bez grzechu i przed grzechem. I jest pomyślany, że kiedyś będzie bez grzechu, wolny od zła, które dźwiga w sobie. Co Pan Bóg robi? To jest właśnie tajemnica wcielenia. A to będzie jutro.